Witajcie moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Jak widzicie, nie mam na sobie żadnego makijażu. A to dlatego, bo chcę razem z wami wykonać pełny makijaż i to taki szybki, dzienny, efektowny. Ja taki makijaż wykonuję tak mniej więcej 20 minut, a jak nie nakładam podkładu, bo bardzo często nie nakładam podkładu, to nawet 10-15. I chcę razem z wami właśnie zrobić pełny makijaż. Nie będę gadać, bo jak gadam do kamery, to zawsze jest dłużej, a dzisiaj nie mam czasu. Naprawdę, nie mam, absolutnie. Także zapraszam was do makijażowego świata. Mam nadzieję, że spodoba wam się to, co zobaczycie i miło ze mną spędzicie czas. Jeżeli tak będzie, to koniecznie zostawcie kciuka do góry i mam nadzieję, że dotrwacie do końca. Także zaczynamy. Pierwszy etap makijażu to nawilżenie ust. I tutaj mamy balsam z maka, swoją drogą bardzo dobry. Kolejny krok to ujarzmienie brwi. I najpierw nakładam żel do brwi z Benefitu. Przeczesuję brwi do góry, ujarzmiam tak jak lubię najbardziej i sięgam po kredkę z Glam Shopu, kolorek numer 2. Powiem wam szczerze, że to jest świetna kredka. Polecam wam ją serdecznie, jednak musicie pamiętać, że jest jej niestety dość mało w opakowaniu. Żałuję, bo gdyby była większa, to bym regularnie kupowała. Między innymi dlatego, bo oprócz jakości samej kredki jest z drugiej strony świetna spiralka. Taka malutka, precyzyjna, rewelacyjnie wyczesuje przody brwi. Ja byłam z niej zachwycona i szczerze wam polecam tą kredkę tak naprawdę. Kolejny krok to nałożenie podkładu. Ja wiem, jesteście zaskoczeni, bo ja zwykle podkład nakładam po makijażu powiek, ale tu mamy szybki makijaż, także szybko i sprawnie nakładam podkład z Eveline ze śluzem ślimaka. Muszę wam powiedzieć, że to jest taki podkład, który jest trochę mocniejszy od kremu BB. Bardzo fajnie się u mnie sprawdził. Absolutnie nie jest to podkład do zadań specjalnych, ale na co dzień świetny. Kolejny etap to nałożenie korektora pod oczy i na powieki. To będzie też moja taka baza pod cienie. I szybciutko rozcieram tym samym pędzlem, którym nakładałam podkład. Wiecie, to jest makijaż dzienny, więc szybko, sprawnie nakładam i co? I teraz pudruję makijaż twarzy, puder z Ekocery i muszę tu wam bardzo podziękować za polecenie pudru, bo jest świetny dla skóry przetłuszczającej się, bardzo fajnie matuje, ale nie robi efektu takiej płaskiej, przesuszonej skóry. Rewelacja. Teraz sięgam po drugi puder z Benaya w kolorze Fair i nakładam na powieki, bo to jest taki puder, który jest delikatnie śliski, rewelacyjnie blendują się na nim cienie. Przechodzę do bronzera, a raczej takiego różobrązera z MAC-a i zaznaczam policzki, trochę czoło i muszę wam powiedzieć, że to jest taki produkt dla zabieganych, bo mamy tutaj dwa w jednym. Trochę różu, trochę bronzera. To jest taki uniwersalny, delikatny, dzienny kolorek. No moim zdaniem to jest taki idealny na co dzień produkt dla jasnej karnacji i nie bójcie się tego, jak wygląda w opakowaniu, bo w opakowaniu wygląda ciut sino, a jak widzicie na skórze absolutnie nie ma żadnego sinego efektu. Wszystko jeszcze przecieram pędzlem, żeby wyglądało bardzo naturalnie, lekko i świeżo. No i teraz zabieram się za makijaż powiek. Paleta neutralna z Glam Shopu. To ostatnio moja taka perełeczka i
pierwszy cień, który nakładam, to beż, a potem taki delikatny brązik, ale beż nakładam pod łukiem brwiowym i w wewnętrznym kąciku. Rozświetlam powiekę beżowym, jasnym kolorkiem, koniecznie w macie. No i teraz jasny brąz delikatnie nakładam tak, aby podkreślić załamanie powieki. Pamiętajmy, że to jest lekki, dzienny makijaż, także nie przesadzam z podkreślaniem tego załamania powieki, tylko szybko, rach, ciach, ciach, nakładam, rozcieram, no i tak to się prezentuje. Moim zdaniem rewelacja. Oczywiście ja jestem perfekcjonistką i musi być blend idealny. Czasem sama jestem na siebie zła, że tak dużo blendu robię. No i teraz przechodzę do macania błyskotki. Zobaczcie, jak wygląda. No piękny, piękny kolorek, turbo pigment. Nakładam na całą ruchomą powiekę, wklepuję, rozcieram i biorę precyzyjny pędzelek, ciemny brąz z tej palety i rysuję taką delikatną kreseczkę. A tak naprawdę mogłabym powiedzieć, że to nie jest kreska, a podkreślenie linii rzęs, żeby makijaż nie był taki płaski, nudny, tylko żeby oko było fajnie podkreślone, nawet w takim dziennym makijażu. To samo robię na dolnej powiece, czyli tym samym ciemnym brązem. Delikatnie podkreślam zewnętrzną część dolnej powieki, tak żeby oko otworzyć, podkreślić, no i żeby to wszystko ładnie ze sobą grało. Teraz beżowy, perłowy cień nakładam w wewnętrznym kąciku, tak naprawdę górnej i dolnej powieki, żeby rozświetlić wewnętrzny kącik, i to jest świetny cień, bo to nie jest turbo pigment, przynajmniej tak mi się wydaje, tylko bardziej taka perła mocno świecąca i rewelacyjnie to wygląda. Oczywiście makijaż bez tuszu nie istnieje dla mnie, więc mocno wytuszuję rzęsy. Tutaj mam tusz z Benefitu z serii Roller Lash. Tak, nazwa do połamania języka, ale tusz jest warty połamania języka, bo jest rewelacyjny, no i świetnie podkręca rzęsy. Bardzo, bardzo serdecznie Wam polecam ten tusz i to, jak podkręca rzęsy, to chyba żaden, nie spotkałam się przynajmniej z tak dobrym tuszem. Ostatni element mojego makijażu to usta. No i tutaj dzisiaj podkreślam usta intensywnym, różowym kolorem. Powiedziałabym, że to jest taki arbuzowy kolor w wykończeniu satynowym. Świetnie to wygląda, a Wy możecie postawić na taki kolor, jaki tylko chcecie. Tak się prezentuje gotowy makijaż. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba. Muszę Wam przyznać, że zajęło mi trochę więcej czasu niż zwykle i mam wrażenie, że po prostu jak się nagrywa, to wszystko idzie wolniej, bo sprawdzam, czy jestem w ostrości, sprawdzam, czy to, co Wy widzicie, tak dobrze wygląda, jak ja widzę na żywo, i to wszystko się niestety rozciąga. A w życiu realnym nie malujemy się w studyjnym świetle i nie zauważamy wielu rzeczy, także dzisiaj trochę dłużej mi to zajęło, ale mam nadzieję, że warto było. Koniecznie zostawcie kciuka do góry, no i czekam na Wasze komentarze. Ciekawa jestem, jak wygląda Wasz codzienny makijaż, ale mówię o takim pełnym makijażu, jak naprawdę chcecie mieć pełny makijaż, bo jak ja nie robię pełnego makijażu, to po prostu rezygnuję z podkładu, różu, pudru, korektora, robię tylko makijaż oczu i brwi, no i oczywiście rzęs. Ciekawa jestem, jak to jest u Was. Ja się z Wami już w tym momencie żegnam. Bardzo dziękuję za spędzony czas i mam nadzieję, to był dobry czas dla Was. Trzymajcie się i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmiku. Buziaki! Pa, pa!